Tomek, tak naprawdę to nieważne jak, nieważne w jakim stylu, ważne, że ten mecz został wygrany, bo to już czekanie trwało bardzo, bardzo długo i tak szczerze powiedziawszy, jak kiedy zobaczyłem znowu te wasze ubytki w kadrze, to taki nie miałem najlepszych myśli przed tym meczem, ale na szczęście się pomyliłem. Ale to jest pytanie, czy już pytanie, cały sama ta... Tak. No, że ważne, że wygrany. Nie, no wydaje mi się, że na pewno bardzo ważne, tym bardziej, że było to typowe zwycięstwo z charakterem, tak? Bo mimo tego, że jest wiele ubytków, mimo tego, że jest gęsta atmosfera tutaj wokół klubu, wokół tego, jak graliśmy w ostatnich spotkaniach, no, bo nie ma co ukrywać, tak? Tak samo dzisiaj też było, jak wyszliśmy w ten mecz, brakowało tej jakości, ale mimo wszystko, jak to się potoczyło, bym powiedział, do tej pory. Mamy 5 punktów po 3 meczach, po 2 ciężkich wyjazdach i tutaj po zwycięstwie z Pogonią, co jest bardzo ważne i powtarzam, że to jest pokazanie, że ten zespół ma charakter, bo naprawdę nie jest lekko po 8 meczach, żeby wygrać tutaj z Pogonią, nie stracić bramki. I tutaj też chwała Zlatanowi, bo naprawdę dzisiaj pokazał bardzo dużą klasę, a zespół pokazał charakter. Ta bramka twoja po rzucie rożnym była tak zaskakująca dla piłkarzy ze Szczecina i dla mnie, że ja długo nie mogłem się zorientować, kto to tam tak wysoko wyszedł. Tam ani Puerto mi nie pasował, ani Skrzypczak mi nie pasował, ani nawet Stojnowicz. Myślę, kurczę, kto tam był? I dopiero kiedy powiedzieli, że to był Kupisz, to ja zobaczyłem, no faktycznie, Kupisz. Nie, no myślę, że tak po starej znajomości gadasz, ale myślę, że cieszę, ćwiczymy to na treningach, także w końcu wpadło też po stałym fragmencie i cieszę się, że ta praca ma swoje owoce. Ja jestem naprawdę zadowolony z tego, też jakiś kamień spadł z serca, bo dzisiaj był setny mecz w Ekstraklasie, fajny jubileusz dla mnie i jeszcze strzeliłem bramkę, także jestem z tego bardzo zadowolony. No i ten ciekawy moment, kiedy cieszyliście się z bramki Jesusa, potem znowu się nie cieszyliście, a na koniec już znowu tak. No tak, ale to już, że sędzia Marciniak stał dłużej i analizowali to dłużej, to ja miałem nadzieję, że ta bramka zostanie zaliczona, bo przeważnie tak bywa i udało się. No i co, oddech przynajmniej złapaliście taki też psychiczny, dzięki temu, że te 3 punkty, dół tabeli troszkę się oddalił, jakoś tak trochę weselej to wygląda. Nie, na pewno tak, na pewno da to troszeczkę więcej swobody, bo wydaje mi się, że tego luzu nam brakuje i też, żeby nie popadać w skrajność. Do tej pory pokazywaliśmy konsekwencje w każdym meczu, bo mimo tego, że nie oddaliśmy dużo celnych strzałów w Gliwicach, to zremizowaliśmy na trudnym terenie, na Widzewie to samo, tutaj nie ma co oszukiwać, Pogoń nas stłamsiła w tym meczu, ale tak jak wspominałem wcześniej, pokazaliśmy charakter i potrafiliśmy wygrać ten mecz, bądźmy konsekwentni, kontynuujmy powiedzmy tą średnią punktową, jeszcze większą i grajmy lepiej.